Szanowni Państwo, przede wszystkim serdeczne życzenia i gratulacje z okazji pięknego Święta Niepodległości. No ale poza gratulacjami, w takim momencie warto też się trochę zastanowić nad obecnym kształtem naszej niepodległości. Otóż powiedzmy sobie szczerze, daje się ostatnio zauważyć coraz większa podległość Polski wobec Rosji i Niemiec, niestety. Zatem ciesząc się z narodowej tradycji, jaką jest wielokrotne odzyskiwanie niepodległości, warto w tym szczególnym dniu przypomnieć, że tę niepodległość jednak uprzednio Polacy zawsze tracą, żeby ją odzyskać. No i to tracą na rzecz tych samych sąsiadów. Czy to nie zrobiło się już nudne, proszę Państwa, że od pokoleń tracimy niepodległość, by ją potem heroicznie zdobywać? Może więc lepiej w takim dniu, w takim momencie dziejowym jak teraz, kiedy mamy chwilę spokoju, pamiętać, do czego są zdolni nasi wielokrotni okupanci i traktować ich tak, jak na to zasługują, czyli z ograniczonym zaufaniem. Rozwijając wszelkie możliwe kontakty gospodarcze, kulturalne, naukowe, turystyczne i wszelkie inne, nie wolno nam bowiem nigdy zapomnieć, że nie ma takich umów, jakich by Niemcy i Rosjanie wobec Polski nie złamali. Świetnie, że jest czas pokoju, współpracy, ale nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo co wpadnie do głów naszym wiecznie agresywnym sąsiadom. Czy ktoś w rodzaju Eryki Steinbach nie obejmie władzy za Odrą? I czy jakaś nowa doktryna Breżniewa nie pojawi się na wschodzie? Czy nie wprowadzą embarga na polską żywność, na przykład, jak wprowadzili wiele lat temu? Czy nie zażądają odszkodowań za wypędzenia? Czy też nie zakręcą kurków z gazem i ropą, nie zablokują portu w Szczecinie, Świnoujściu? I czy na przykład pozwolą na postawienie łuku triumfalnego cudu nad Wisłą? Czy może w Warszawie stanąć pomnik Bitwy Warszawskiej? Takie jest pytanie do naszych przedstawicieli. Ono też świadczy o tym, czy mamy niepodległość, czy niepodległości nie mamy i nie respektujemy w pełni. Pewnie czujni agenci rosyjscy i moskiewscy i berlińscy, niemieccy zwrócą od razu uwagę, że takie podejście do sąsiadów to jest taka typowa polska fobia, prawda, antyniemiecka, antyrosyjska. Proszę Państwa, to nie są żadne fobie, to jest doświadczenie pokoleń, bolesne doświadczenie, okrutne doświadczenie, wynikające z narodowej pamięci. Tej pamięci, którą ktoś nieustannie nam zakłamuje przez wszystkie powojenne lata, w szkołach i w mediach. Ciągle jesteśmy oszukiwani, bo trwa bitwa o pamięć, ponieważ to wszystko się właśnie z sobą bardzo wiąże. Wspaniale, że potrafimy odzyskiwać niepodległość, proszę Państwa, ale lepiej by było, gdybyśmy się nauczyli jej nie tracić. Kiedy ostatnim razem w sierpniu 80 roku ruszyliśmy, by przegonić okupantów z polskiej ziemi, było nas 10 milionów. Dużo, bardzo dużo. Ale batalia trwała i tak 9 nieszczęsnych lat. 9 lat kolejnej degradacji polskiej ziemi i polskiego narodu. To długo było. Szczycimy się wiekopełnym zwycięstwem Solidarności w 89 roku po tych półwolnych wyborach czerwcowych, ale pamiętajmy, że 20 milionów w największym okresie rozkwitu Solidarności nie chciało lub nie mogło do tej walki się przyłączyć. Nie chcieli z tchórzostwa, nie mogli z uzależnienia od wschodu. Pamiętajmy o tych 20 milionach. Obecnie można odnieść takie wrażenie, proszę Państwa, że właśnie delegaci tych 20 milionów tchórzliwych, oportunistycznych, uzależnionych zarządzają Rzeczpospolitą. Dlatego bardzo się boją opozycyjnej partii. Natomiast kochają sąsiednich przywódców. Zaciekle zwalczają inaczej myślących Polaków, a mają nieograniczone zaufanie do Putina i do Merkel. Zero zaufania do polskiej opozycji, a pełna dyspozycyjność wobec Moskwy i Berlina. Czy tak ma wyglądać prawdziwa niepodległość? Albo inaczej, na ile nasza niepodległość jest podległa? W jakim stopniu, w jakim procencie niepodległość jest podległa? Myślę, że przy okazji wspaniałego święta niepodległości warto również o tym podumać. Dziękuję.